Kiszak złomuje Maćka z czatu. Czemu napisał Maćka zamiast, skoro chodzi konkretnie o tego chłopa? Warto to oglądać? Tą dramę Kiszaka? Elo, czy masz zatkany nos? Jaki Jakaś wielka zatkany drama podobno. nos? O co ci chodzi, karionerze? Może masz stary jakoś basy zbustowane, jak ci się coś wydaje, ale czemu mam zatkany nos? Nie rozumiem, o co chodzi. Giga ciekawe. No nie wiem, mam takie wrażenie, jakbyś był przeziębiony. A ty, karioner, nie jesteś akurat twórcą, który się naśmiewa z ludzi, którzy mają konkretne wrażenie i potem nagrywa na temat tego filmu? Pokazuje, jak rzekomo mogą być czasami odklejeni? Bo to całkiem ciekawe, że twórca, który się z tego naśmiewa, sam finalnie wychodzi z Witam, Damiano. kontrargumentu, że mu się coś wydaje, a nie jest to jakkolwiek potwierdzone logicznie. Bo chyba z tego się faktycznie kojarzy, że bardzo często. Ale co? Poczekaj, bo już tego nie rozumiem początku. Czemu to jest atak, że chyba ma zatkany nos? Co w ogóle co znaczy? To jest jakaś abstrakcja, o co chodzi? To ma, wiesz, przykłady ludzi, którym się coś wydaje, ale może jestem w błędzie, mnie z niego wyprowadzisz. Ja nie chodzę po baseniarach przynajmniej. Nie rozumiem. Co? Jak wytłumaczysz, to rozumiem, że już poszłeś trochę atencji, nie mam problemu. 1600 osób to może przyciągać konkretnych osobników, ale to powiedz, o co chodzi. Karolin losowo wbił do niego na czat i napisał, że ma zatkany nos i od tego się zaczęło. No widzę przecież, ale to jest dość abstrakcyjne. Ty sobie baseniary oglądać lubisz? Co? Mógłbyś to jakoś potwierdzić, bo bardzo ciekawy Jakaś jestem, drama o co chodzi. NPC-tów? W sensie, czemu on pisze jak NPC do Kiszaka? O co tu chodzi? Czemu to jest drama? Czemu? Ja tam oglądałem kiedyś Kiszaka to na offstreamie, jak się kłócił z jakimś NPC-tem z Twittera. Ale tamten to był, no. A tutaj widzę chyba podobnie coś. Nawet Aha, mam pięty. nagrane. Dawaj, pokaż, co masz nagrane. Dawaj, linkacza. Poczekaj, masz nagrane, jak ja chodzę po streamach baseniar? To całkiem niepokojące. Ale dawaj, pokazuj, ciekawy stary jestem. Dawaj, dawaj to Ale nagranie. o co To tu już grubo, chodzi? widzowie. A powiedz mi, karioner, czy jakbyśmy stali, nie, teraz razem w pokoju, to nagranie byłoby tam razem z nami? Ale to dobra, to szukając tego nagrania, powiedz jeszcze, o co chodzi z tym twoim wydawaniem się, że mam nos zatkany, bo to bardzo ciekawe. Mówię podobnie jak ty teraz, jak mam nos Jak to zatkany, Karolini? Podobno ale bana karioner, ile dostał, o ty co masz lat? chodzi? Tak całkowicie szczerze. To jest pierwsze pytanie, jakie bym chciał ci zadać, bo nie wiem na jakim stopniu mam ci to zacząć tłumaczyć. Serio, powiedz mi szczerze, ile ty masz lat? 39 lat, plus minus 2000. Nie, no bo widzisz, karioner jest całkiem dziwny. Ty, co jest? Czapi Cherry na stryju Kiszaka! Ej! To jest jakieś połączenie uniwersów! Jeszcze ma tam suba! Ej, o co chodzi, ty? To jest, że Co jest? poczekajcie, wysłał mi szota. Aha, dobra. Widzowie, zgadnijcie, co mi wysłał karioner, swój film. Czyli o to chodziło. I poczekaj, gdzie tu Pokaż ten jest? film, Aha, pokaż. aha. Jak ci się film stary słabo sprzedaje, to bez żadnego problemu możesz się do mnie odezwać. My na przykład zajmujemy się, wiesz, stary, optymalizacją YouTube'a i innymi tego typu rzeczami. Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy, to bez żadnego problemu Sekiro możesz poszedł. się odezwać. Ale Ale to poczekaj, speedrun będzie. 13:55, ja tu jestem, no. Ej, karioder, ty jesteś całkowicie stary świadomy tego, co wysłałeś? Czy ty zdajesz Pokaż. sobie z tego sprawę, To u jego dźwięk był? że to, co ty mi wysłałeś, no nie? To ty wysłałeś mi swoje wideo, w którym pokazujesz mój klip, gdzie dosłownie przez 10 sekund, patrząc na to, co się dzieje na Twitchu, wchodzi segment baseniar. Ty się tak do tego przykleiłeś, że ty po roku to wyciągasz. To jest twój dowód na to, że Co? oglądam baseny? Nie, bo ja nie dowierzam, stary, To co. już ja więcej oglądałem baseniar niż Kiszak. Jak mi widzowie podsyłali, żebym zobaczył na streamie. A poza streamem to już nie mówię. Całkowicie szczerze, ja w to nie dowierzam. Fakt, że ja na streamie weszła ta kategoria i na Twitch odpierdalała się totalna inba, bo nawet widzę, kiedy to było nagrywane stare po słuchawkach, które miałem, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu. Ty Ej, wyciągasz, że. serio nie rozumiem tego, bo to jest dla mnie jakaś tak totalna abstrakcja. O co tu chodzi? W sensie, bo to wygląda jak taka gówno burza o nic i nie rozumiem, czy Kiszek to na poważnie powinien traktować?
czy to miał być jakiś troll od tego karionera, ale nie wyszło i wyszła gówno drama. No tak, Queen, to ja rozumiem, co ty napisałeś, ale ja to się staram teraz przeanalizować. Czy u mnie To na za streamie mało. pojawił się segment, gdzie stary zobaczyłem, co tam się dzieje? Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, teraz określić, ile trwał przeze mnie segment oglądania tego? Bo tutaj, jak już widzisz, ty ciągniesz do kogoś do odpowiedzialności za coś, to pasowałoby ciebie gdzieś pociągnąć dalej do tej odpowiedzialności. To jest giga ciekawe, co się dzieje i co nie oglądasz i po jakim roku to wyciągam? Pytasz to, no stary, wyciągasz to po roku. Stary, przychodzisz do mnie na stream, zaczynasz coś gadać Nie, o Queen, tym, to pomóż że mi. miało to miejsce. W sensie, zaczynasz Zaraz, stary gadać o połowę tym, zrobiłem że to. ja oglądam baseniary, ja ci mówię, o co ci chodzi, typie, no nie? Totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Po czym ty wstawiasz, wysyłasz mi link do swojego filmu sprzed roku, w którym pokazujesz mojego klipa, gdzie ja pokazuję, co się dzieje na Twitchu z basenami w momencie, gdy one wyszły, gdy ta cała sekcja trwała nie dłużej niż minutę, kilka minut trwało. No Też ale ty, taki jak masz takie filmik dowody, to możesz to zrobiłem pokazać, kiedyś. że trwało kilka minut. Jak Proszę, robię wyślij. przegląd Twitcha tej kategorii, jak wyszła. Pamiętam. Mam taki. Chyba, że mi zbanowali. Nie no, 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 proszę, weź mi to stary, pokaż ten segment. To jest giga ciekawy. Czyli idąc z tym tokiem rozumowania, na przykład drwale rembajło, jeżeli stworzył A no tam, materiał zrobił, na dobra. temat okrajania swojego ubioru na Twitchu i jego degeneracji i zasłaniania kluczowych elementów, które by wskazywały na sugestywną nagość, to znaczy, że jest osobą oglądającą tego typu content. Czy to jest, odpowiedz mi szczerze, czy to jest logika, którą ty Jezusie, podążasz? no chyba Czy ty tak. myślisz, że ja trzymam to na dysku? Tak to Kurwa, brzmi. stary, ty przywołujesz coś, co miało miejsce, kurwa, kilka lat temu. To jest niepokojące, definitywnie, kurwa. To jest, stary, definitywnie niepokojące. Typie, czy oglądałeś tak, czy nie? Wiesz co, to może dam ci taką małą lekcję lingwistyczną, okej? Okay? W momencie, gdy mówisz... Ej, ale to jest tak abstrakcyjne, jakby patrz, ja kiedyś widziałem przemówienie Adolfa H., taki jest dokumentalny film o tym. To znaczy, że jestem jego zwolennikiem, bo oglądałem przemówienie Adolfa w dupę. Tak? Bo to jest taka logika z dupy, o co tu chodzi? Ja tego totalnie w dupę nie rozumiem. To jest zbyt abstrakcyjne. Przy oglądaniu czegoś mówisz o bardziej Ale to wygląda jak troll dla mnie. To wygląda jak troll. To jest chyba specjalnie. ciągłej czynności. Jeżeli mówisz o zerknięciu na coś albo przyjrzeniu się jakiemuś zjawisku, to jest coś innego. Jeżeli mówisz, że ktoś ogląda baseniary, Adolf to twoja Hitler. wypowiedź wskazuje na to, że robi to w ciągły sposób lub w jakiś sposób ustalony, stary, czasowo, prawda? A jeżeli pokazujesz do tego shota, gdzie Nie ktoś wiem, przegląda, że coś takiego ma piszczel, co to miejsce, jest. no to niestety dodaje to dodatkową narrację i pokazuje, jak bardzo próbujesz manipulować jakimiś faktami. To, co robisz, to jest stary manipulacja, no nie? I to bardzo mocna. To jest, ja się o to spinam. Nie, ja się nie spinam, staroty. Ja ci to normalnie tłumaczę. Jak widzisz, jak powyciągałeś takie szoty ode mnie, to bez żadnego problemu możesz sobie zobaczyć, jak ja wyglądam na szotach, na których jestem faktycznie stary pospinany. Tak, Nie spinam Rukasz, się, mój mowa się ulubiony. mówi co To pierwszy innego. Wiesz co, speedrunner. Karioner, jeżeli byś chciał interpretować mowę ciała kogoś i stawiać się w pozycji takiego psychologa, to miałbyś świadomość, że istnieje coś takiego, co się nazywa efekt Pinokia. I efekt Pinokia bardzo dokładnie to 60 lat temu wytłumaczył, że nigdy na podstawie jednego elementu mowy ciała nie jesteś w stanie definiować i odczytywać starego. Jezu, ale te pieprzenie o tej mowie ciała, bo się to popularne zrobiło, że ludzie patrzą się na kogoś i tak jak Kiszek tu mówi, że myślą, że znają całego człowieka, jego całe dzieciństwo i wszystko, bo mrugał jak mówił, albo mu powieka drgnęła. No przecież to jest popieprzone. I to z TikToka chyba się wzięło, że ludziom tak odpieprza, że myślą, że sobie już znaleźli kod, jak sprawdzić, czy człowiek kłamie, czy nie, bo akurat mu powieka drgnęła, albo nie wiem, i palcami strzelił podczas mówienia. To mnie do szału doprowadza, te pieprzenie. Ruchów. Wiesz? I efekt Pinokia bardzo dokładnie to tłumaczy. Możesz sobie Takie spróbować. uproszczanie maksymalnie rzeczy, które takie proste nie są. A myślisz, że zgłębiłeś cały temat.
SANES o 66 dał na Golibordę 10 zł. Co tam? Legion. Dzięki Saneso, Legion. Stary, poczytać coś więcej na ten temat, ale jeżeli wydaje ci się, że jakiś jeden poszczególny element mowy ciała może w psychologiczny sposób starać się, stary, interpretować kogoś, to jesteś, stary, w totalnym błędzie. Ja nie znałem tego, co on mówi, ale to jest tak oczywista rzecz, że nie wiem, jak można w ogóle myśleć, że to może działać. Że możesz na podstawie jednej jakiejś małej rzeczy, jakiejś totalnie może być to randomowa rzecz, myśleć, że rozgryzłeś całego człowieka i jego jego mózg cały. Bo mrugnął podczas mówienia. Czy coś takiego, no. Przecież to jest kolejna abstrakcja, jak to pierwsze nie o tym Katarze, czy tam co on mówił. To jest dla mnie dziwne. Będzie gadasz o rzeczach, które są przeterminowane jakieś, kurwa, 70 lat? Bo że w latach 60-tych, w momencie, gdy ludzie z FBI zaczęli pierwsze profilowanie seryjnych morderców i masz nawet na ten temat bardzo ciekawy serial na Netflixie, który się nazywa Mindhunter, to przyczynili się do tego, by całkowicie odrzucić efekt Pinokia, który wcześniej był używany i to bardzo błędnie. Jak intelektualista spokojnie to łatwo odczytać, zwłaszcza po twoim tak, werbalnym wymiocie zgrywania. Ale czy ty masz jakiś problem z byciem intelektualistą? Czy ty masz jakiś problem w momencie, gdy, stary, coś mówisz i ktoś ci coś normalnie tłumaczy? Jeżeli gadasz coś, co jest od 70 lat obaloną całkowitą bzdurą, to ty to nazywasz, kurwa, intelektualizmem? Że ktoś potrafi ci odpowiedzieć? Czy ktoś potrafi skwitować swój obecny wysryw na czacie? Czy o co chodzi? Totalne, stare, logiczne salto tutaj zajebałeś, nie? Nie to takie fast. Nie mam problemu, po prostu widać, jak zgrywasz mądrzejszego, jak jesteś. Nie, ja nie zgrywam mądrzejszego niż jestem. Fakt, że obaliłem się, stary, przy czymś. Co? Kiedy on próbował jakoś zgrywać, bo tego też nie rozumiem. To wygląda mi trochę nie jak zgrywanie mądrzejszego, tylko jak trochę brak argumentów, więc się czepiasz jakiś głupot. To często tak jest. Że jak merytorycznie nie idzie, to się tak jak ja się, jak był ten typek, co wytykał mi, jak cisnąłem lorcy i nie wiedział, co powiedzieć, jakikolwiek mój argument, to pieprzył coś tam, że się emocjonuje podczas grania, więc się nie nadaje do tego i jakieś inne głupoty. No to jest takie totalnie z dupy rzecz. To jedynie może świadczyć o tym, że w danym segmencie jestem mądrzejszy od ciebie, a nie, że zgrywam mądrzejszego niż jestem. A mi się podoba, też mówił ciągle. Ale może i nie do końca pojmujesz. Tak się spiął, to może na basen wyskocz? Ale kto się, kurwa, spiął, stary? Ja nie jestem o co w ogóle... tu chodzi? Jak abstrakcyjna drama, o nic. Nie mam pojęcia. Jest spięty w tym momencie. To musi być Możesz trolling. Sobie wejść na mój kanał, wpisz sobie na moim kanale Kiszek nie wytrzymał, to zobaczysz, jak ja wyglądam w momentach, w których faktycznie jestem spięty. Ja w normalny sposób ci odpowiadam. I rozumiem, że ty z uwagi na tematykę twojego streama możesz być nieprzyzwyczajony do normalnej rozmowy i do dyskusji w momencie, gdy przychodzisz, zarzucasz coś komuś i ktoś ci odpowiada. A no ale no u mnie akurat działamy w taki sposób. Nawet jak ktoś napisze coś tak głupiego jak ty, no to staram mu się pierwsze w normalny sposób odpowiedzieć, no i zadać kilka pytań weryfikacyjnych, żeby zobaczyć, z jaką osobą gadam. Akurat z twoją twórczością jestem zaznajomiony, wiem, jaki content robisz, jak więc nie muszę ci zadawać tych pytań weryfikacyjnych, więc zadaję ci po prostu pytanie, żeby zobaczyć, o co ci chodzi, jakie jest sedno twojej obecnej wypowiedzi. Jak mógłbyś chyba podsumować to obecnie, bo ja domyślam się, że stary, idąc twoim tokiem rozumowania, to pewnie to podsumujesz u siebie w filmie, prawda? Bo teraz będzie ci bardzo ciężko do tego przygotować jakąś konkretną odpowiedź, ale na pewno w swoim filmie, tak jak zawsze, gdy będziesz miał kilka godzin na to, żeby się przygotować i pomyśleć, co dokładnie powiedzieć, walka, to już będziesz bardziej wyszczekany. No nie oszukujmy się, Karioner, no taką osobą jesteś. Ty jesteś, stary, tak wyszczekany, że ostatnio jak do mnie przyszedłeś i tego shota, którego wysłałeś z swojego kanału na YouTube'a, to byłeś takim kozakiem, że w ten sam dzień twój stream na i twoje VOD na Twitch już nie istniało. Więc tam się kończy twoje kozaczenie, gdy zaczynają się odpowiedzi
odpowiednie regulaminy danej platformy. No chyba, że powiesz mi, że było inaczej. A wiesz, dlaczego o tym dokładnie wiem? Bo wiem, w jaki sposób się wtedy zachowywałeś na transmisji, wiem, co wtedy chodzi? Dokładnie robiłeś i jakich określeń używałeś do kilku konkretnych osób. W tym do mnie. Mniej więcej w tym do mnie. No ale chyba byłeś świadomy tego, że lekko przejąłeś, no i z lekko obsraną dupką usunąłeś tego woda i wyedytowałeś go sobie w taki sposób, żeby to lepiej świadczyło o tobie na YouTubie. Jest nieupubliczniony nawet. Nie, on nie był nieupubliczniony, on był wtedy usunięty. Dokładnie, był wtedy stary usunięty, nie był nieupubliczniony. Więc proszę, nie próbuj tutaj nabijać makaronu na uszy. Każdy dokładnie ma świadomość tego, z jaką osobą ma do czynienia. No ale było to niestety rok temu i przetworzenie tego, co raz do ciebie powiedziałem, chyba było dla ciebie zbyt ciężkie. Który? Dokładnie ci to wytłumaczyłem. Powiedz, którego elementu nie zrozumiałeś, to ci wytłumaczę jeszcze raz. Może ci jeszcze całą wypowiedź jeszcze raz wpisać. Ja cię rozrysuję, okej? Okay? Będzie ci stary łatwiej. Ja kiedyś pracowałem w szkole i mam stary, nawet przyszedłem pełne szkolenie pedagogiczne, bo po prostu mój zawód wtedy tego wymagał, więc ja ci to tak rozrysuję jak kilkuletniemu dziecku. Zobacz, sytuacja była taka. To było z 2 lata temu. No nie? Ty sobie prowadziłeś streamek, prawda? Gdzie tak jak teraz poszukiwałeś tej dodatkowej atencji na Twitchu. Ta twoja atencja na Twitchu sprowadzała... Dobra, ty, ale wracając do sedna, zanim on tu dalej będzie to rozpisywał, to czemu to w ogóle się zaczęła jakaś gównodrama? Nawet jak on by oglądał baseniary, co nie jest przecież zakazane, każdy sobie może to robić. Jakby, o co tu chodzi w ogóle? Wiadomo, no jest to dziwne oglądać się baseniary, ale no są tacy ludzie, którzy to oglądają i są normalni, tylko tak mają trochę, wiesz, jak pizza z ananasem, no. Ale wiesz, no o co tu w dupę chodzi w ogóle? Właśnie do tego, do czego się zawsze u ciebie sprowadza. Że gdy nie masz jakby tworzyć kontentu, no bo raczej nie jesteś za bardzo płodnym twórcą, no to musisz sprowadzać się do tego, żeby bazować swój kontent na innych osobach. Może. No bo kurwa, jak siedzisz i streamujesz Isaaca, to ogląda cię 20-30 osób. Nie żebym w jakikolwiek sposób próbował deprecjonować jakoś twojego streama, ale idealnie to widać, że za każdym razem, gdy zaczyna ci brakować tej atencji, próbujesz to podłapać u innych osób. No i co wtedy mamy dalej? Wtedy faktycznie wszedłeś na streamy łącznie, nie wiem, może 30, może 40 dodatkowych streamerów, próbując wyciągać z nich dodatkowy content. Jednak byłeś świadomy tego, że w kilku wypadkach za bardzo się zagalopowałeś, a miało to miejsce na Twitchu, który mimo wszystko jest jednym z twoich topowych miejsc do tworzenia contentu, który pozwala ci zabawiać swoją publiczność i w jakikolwiek sposób ją monetyzować. To zdałeś sobie z tego sprawę, że ten VOD mógłby ci w jakiś sposób zaszkodzić. Więc to, czego dokonałeś, by nikt nie mógł cię w jakiś odpowiedni sposób zgłosić, to usunąłeś tego VODa, po czym zedytowałeś sobie film, który wrzuciłeś na YouTube'a, który zrobił 20 tysięcy wyświetleń, który teraz przywołałeś, prawda? Co ty farmazonisz? No dokładnie to miało miejsce. Stary, dokładnie to miało miejsce. Czy on napisał też przez RZ, kurwa? Serio? No okej, okay, dobra. No i teraz pogadane. No i co? I wrzuciłeś sobie film faktycznie na YouTube'a, który odpowiednio pociąłeś i tyle. No i Karioner, no taka jest prawda. To jest miejsce, w którym kończy się twoje kozaczenie. Tu, gdzie zaczyna się regulamin danej platformy, nie? Więc Karioner, całkowicie szczerze, utkaj tam kurwa pizdę i tyle. I myślę, że to chyba podsumuję, bo no, widzisz, rozmowa z tobą niestety spłyca się do tego, że ty sobie napiszesz kapslokiem ha, 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 ale jakiekolwiek argumentacje tutaj nie wchodzi w grę. Karioner, ostatnie słowo dla ciebie. Ja nawet nie rozumiem, czemu oni się kłócą. To jest taka pieprzona abstrakcja, że to jest luj. Ale to jest dziwne, że on go atakował. W sensie to rzeczywiście jest bardzo dziwne, no bo on go atakuje nie mając żadnych mocnych rzeczy. Czyli co, tylko po to rzeczywiście, żeby ludzie potem do niego przyszli jacyś? To jest takie bardzo dziwne. Ale jeżeli taki jest tego cel, no to... No nie wiem, no dziwne, no to... Co, u Kiszaka siedzą na live'ie ludzie non-stop? Którzy go nienawidzą i teraz pójdą do Karionera, żeby wspólnie nienawidzić Kiszaka? Wiesz, że raczej na streamie u niego nie siedzą ludzie, którzy go nie lubią. No chociaż teraz po filmiku na YouTubie. Na pewno na YouTubie więcej jest takich ludzi, którzy oglądają i go mogą nie lubić, więc teraz już wiedzą, gdzie oglądać. Dobra, kurwa, zamknij pizdę.
Wybacz. To już nie jest pierwszy raz, jak on pomawia o coś ludzi. Kiedyś pomawiał jakiegoś małego twórcy oglądanie show-upa, a wyszło, że to jednak on oglądał. No, chyba każdy ma ten. W Amazonie wiesz, że wod znika po 30 dni. Co to jest? Poczekaj, Karioner, tylko żeby to było zapisane, ok? Powiedz mi, czy ty chcesz mi powiedzieć, że ty tego dnia woda nie usunąłeś? Tylko tak czy nie, bo to będzie idealne skwitowanie i to będzie idealne uargumentowanie tego, bo ja to bez żadnego problemu ci, stary, zaraz wyciągnę. Odpowiedz mi tylko tak czy nie, czy ty tamtego dnia usunąłeś ten kwit? Błagam, odpowiedz mi to, odpowiedz mi na to. Czemu jest taki problem odpowiedzieć? No to jest krótka odpowiedź, tak albo nie? No kurwa, błagam, odpowiedz, stary. Usuwałeś lukiarnie, te filmy, ja aż tak się nie wdaję. Tylko wody. Raczej no to idealnie, cięte riposty. To będzie kontrargumentacja. Świetna. Ja to nawet, stary, zaraz będę wciągnąć. Ostatnio tylko o płcie. No co wy gadacie, że on odpalił streama z tego? Ja pierdolę, kurwa. Czy to jest osoba, która jak zobaczyła, że ma jakkolwiek atencji, odpaliła streama i to zrobiła u siebie? Ja pierdolę. Ciekawe, czy znowu to usunie, nie? Nie odpowie. Wiecie dlaczego? Bo faktycznie by go to pociągnęło do jakiejkolwiek odpowiedzialności. To pokazało, jak bardzo mitomani, jak bardzo próbuje manipulować i naciągać fakty, bo jest w pełni świadomy tego, że faktycznie byłbym to w stanie wtedy potwierdzić. I teraz zobaczcie, jakie to jest zabawne. Jak osoba, która była pierwsza do próby pociągnięcia do odpowiedzialności kogoś, gdy ma zadane jedno proste pytanie, zaczęła się wybraniać, że bo ten wodnik, tak, bo to było dawno temu, no nie? Tylko że my to wtedy na bieżąco, wtedy faktycznie sprawdzaliśmy, prawda? I już na to nie odpowie. Dlaczego? Bo jest to dla niego niewygodne. Bo nie idzie to z jego wizją świata, bo pokaże to, że ktoś jest w stanie go skontrargumentować. Logiczne przykłady pokazać. I zero-jedynkowe. Jebany podwinął ogon, no nie? Jebany podwinął ogon i nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Ej, naprawdę, Karioner, miałem cię za godniejszego przeciwnika, nie? Miałem cię, Karioner, za godniejszego przeciwnika. O 7 miałem dla niego. Wrażenie, że jeżeli jesteś dead osobą tak szeroko krzyczącą w necie, to jeżeli trafi kosa na kamień, to naprawdę liczyłem, że trafię na kogoś godnego. No ale najwyraźniej, stary, nie trafiło w twoim przypadku. Nie trafiło. No ale... Nie, Kiszek teraz przesadził. Teraz ja go atakuję, przesadził. Jak mógł mieć go za godnego przeciwnika, jak on przyszedł i pieprzy coś o jakimś zakatarzonym nosie? Przecież jakbym coś takiego przeczytał, to ja bym nawet nie wiedział, czy piszę ze zdrową osobą na umyśle. Przecież co to jest za atak? Co to jest w dupę za atak? No nawet jakby wyszło, że Kiszek ogląda baseniary, no to co to w dupie jest? Wiesz, jeszcze jak wyszło, że RB ogląda popijepszone rzeczy, naprawdę popijepszone rzeczy. Ale tutaj, no nawet jakby oglądał, no co z tego w dupę? Ale rozumiem, że potrzebujesz tej atencji i musisz tutaj przyjść i napisać u mnie na czacie, stary, bardzo szybko, że ej, wiesz co, stary, ja odpowiadam, ale na moim streamie, bo potrzebuję, żeby ktoś wszedł i na mój stream posłuchał tego, co ja mówię, bo ja potrzebuję tej atencji. Stary, jak wchodzisz w interakcję ze mną na moim streamie, to nie licz, że będę przychodził na twój stream, nie licz, że będziesz mnie gdzieś zapraszał i będziesz mnie gdzieś dalej ku tego ciągnął. Jeżeli zaczynasz to na samym początku w taki sposób, to skończ to jak taki typowy stary redpillowy, z jakim jesteś, jako mężczyzna, który podjął się jakiegoś wyzwania, który podjął się jakiegokolwiek pojedynku, to skończ to na tych samych zasadach, a nie nagle je zmieniasz. Bo zobacz, że to, co ty teraz robisz, to jest to, z czym ty najczęściej, stary, walczysz. Bo ty zmieniasz stare zasady. Ty wchodzisz, zaczynasz stare rozmowę, ciągniesz ją tak długo, jak jest to dla ciebie bezpieczne, ale w momencie, gdy wychodzisz z twojej bańki bezpieczeństwa... Chochoły se tworzysz i z nimi walczysz? W Farmazonie, co? To, no niestety, stary, zmieniasz te zasady na takie, które są dla ciebie wygodniejsze. Przykro, naprawdę, współczuję, nie? Typie, ja usuwałem jedynie jak na przykład jakieś cyce wyskoczą. Aha! O, zobaczcie, widzowie, jednak sobie przypomniał!
że usuwał wody jeszcze przez uzamknięty, ja pierdolę. Nagle sobie przypomniał, że wody były usuwane, ale to był idealnie taki zbieg okoliczności, że na tamtym streamie ci wyskoczyły cycki i go musiałeś usunąć. Niemożliwe. Gotowy, taki guzik ma gotowy, że jak trzeba woda, to... O! Kurde, cyce wyskoczyły, no nic, trzeba będzie kasować. Stary, naprawdę, całkowicie niemożliwy. Stary, ty sobie tworzysz taką bańkę bezpieczeństwa i najlepsze jest to, że to jest tworzona bańka. Nie ma woda, nie ma do woda. Która jest dokładnie tym samym, z czym ty usiłujesz walczyć od kilku lat, kurwa, na YouTubie. To jest bez kitu. Czekam na wideo, Karioner, naprawdę od ciebie. Ja nie mówię, że usuwałem wtedy, tylko kiedy mogę. Aha, dobra. No to odpowiedz mi. Zero-jedynkowe pytanie. Typie, no krótka piłka. Usuwałeś wtedy woda, czy nie usuwałeś? Bo mówiłeś, że ty nie usuwałeś, że on po prostu zniknął. No, potrafisz powiedzieć na to pytanie, czy nie? No jesteś takim petpilowcem. Myślisz, stary, w tak zero-jedynkowy sposób. Masz tak dużo kontrargumentów. Wiem, tak masz napisał. Tak dużo test, na których bazujesz swoją twórczość. A jedno proste pytanie cię przeraża. I ono cię przeraża tylko dlatego, że... udowodniłoby, stary, jak bardzo mi to manisz w swoim kontencie. No odpowiedz, tak czy nie, usuwałeś wtedy woda? Już chyba bezpieczniejsze by było w twoim wypadku powiedzieć, nic nie usuwałem, typie, ale ty wiesz, okej, nic nie usuwałeś, nie ma problemu, stary. Jutro ci pokażę maile z Twitchem. Kiedy walka na spelu na MMA. Dziękuję bardzo, to jest to, czego potrzebowałem. Jak coś usuwanie, pisze się przez słów otwarte, jak chciałbyś wiedzieć. Dziękuję bardzo, to chciałem usłyszeć. Idealnie to, stary, podsumuję. Bo raz wtedy na ten temat mailowałem z Twitchem, wiesz? I bez żadnego problemu ci to wyciągnę, który pokaże, jak próbujesz manipulować swoim kontentem. Dziękuję bardzo. Bejtował go w trapa. Kurwa, ty się sam zaorałeś, typie. Ja pierdolę, ty się stary sam całkowicie zaorałeś, nie? Niesamowite, Karioner, niesamowite. Typ mnie pyta o wody sprzed roku, a ja streamuję codziennie i nie wiem, co wczoraj jadłem na śniadanie. A, zobaczcie, nagle pamięta. Nagle zapomniał o tym, bo to było rok temu. Nagle o tym zapomniał, nie, ale jak nie, został kapisz. O to zapytany, to bez żadnego problemu był w stanie wskazać film u siebie na kanale, o którym rzekomo zapomniał. Dostał chwilowego ataku amnezji. Kurwa. Pisał, że nie usuwał, a nagle, że zapomniał, że nie wie, o co chodzi. Sorry, nie mogę. Nie mogę. Czyli tak, poczekajcie, podsumujmy to. Czyli gru jest takie. Karioner przychodzi do mnie na stream. Zarzuca mi coś, co miało miejsce... Lepiej tego nie analizować, bo to może mózg wyparować. Wszyscy jest tak abstrakcyjny, jak walka tych VTuberek niedawno. Ja pierdzielę, co ty się odpieprza, ale że Kiszakowi się chce w takie dyskusje wchodzić, ale w sumie, no co, free content, no. Wakacji 2022, półtorej roku temu, no nie? Idzie to wywnioskować po tym, jaką mam tam brodę, po fakcie, że jestem łysy, po tym, jakie mam słuchawki, jakie mam wąsy i po tym, że siedzę w innym pokoju niż siedziałem wcześniej, garant, no zobacz. Nie? I ty przychodzisz do mnie na stream, próbujesz prowadzić manipulację, że... Ja siedzę i oglądam streamy Baseniar, wyciągasz w tamtym twoim przypadku... Widzę Chappy Cherry. Nie pamiętam, co jadł wczoraj, ale pamiętam, co oglądał półtora roku temu. Co to za love story, gajge. 15-sekundowy Cherry, show, Sigma. Na którym ja komentuję to, co się dzieje na Twitchu, ogólnie światowo wtedy, bo wtedy weszła kategoria basenów i się z tego po prostu naśmiewam, ale oczywiście... W twojej manipulacji ty mutujesz to, co ja tam wtedy mówię, ty to mutujesz, ponieważ wtedy to podchodzi pod narrację, którą chciałbyś zarzucić, prawda? Finalnie ja ci wypominam sytuację, w której już wcześniej weszliśmy w interakcję, potem jak totalnie kurzyłeś, usunąłeś woda i ty zaczynasz potem mówić, że ty nie pamiętasz, jak było, unikasz odpowiedzi, która by cię mogła pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności. Finalnie, gdy po kilkuminutowym naleganiu odpowiadasz, że dzięki, ty nic nie... Dzięki Neutral SF za kolejnego rajda, już któregoś z rzędu. Dziękuję bardzo, witam, witam. Usuwałeś, bo ty tego nie robisz i ty usuwasz witam, tylko wtedy, witam. Gdy wyskoczą ci jakieś cycki na streamie. Odpowiadasz, że tego nie usuwałeś. Ja mówię ci, Polska że na górą. Ten temat, dokładnie tamtej sytuacji z tobą, mailowałem z Dziękuję Twitchem bardzo. Jestem w stanie to potwierdzić, że Twitch mi napisał, że twój WOD został usunięty, to ty wyciągasz kartę, pułapkę, że ty zapomniałeś i że ty jednak nie wiedziałeś, co wtedy się robiło. Ja... Powtórz, bo pokazywałem ludziom, jak manipulant
Jaki ty ma... Pierdołek, stary. Jezus Totalna Maria. beka, no Walka nie? z Totalna wiatrakami. beka człowieka, który jest uzależniony od atencji. Naprawdę. Czy Kiszak to mój Karioner, brat? To, Tak. co ty robisz, już powoli jest żenujące. To jest żenujące, stary. Ty dosłownie cały czas tworzysz sobie argumenty, je obalasz, ale dobra, gdzie? Daj przykład, stary. Nie? Patrz, ja ci na przykład mogę pokazać, jest taki program, który się nazywa Miro, ja z niego bardzo często korzystam i on ci pozwala robić mapę myśli, która zbiera ci to, co chciałbyś mieć faktycznie do przekazania, nie? Zobacz, na przykład tutaj sobie zrobiłem recenzję Diablo 4 i żeby jak najlepiej zebrać swoje myśli i wszystko skategoryzować, to to sobie robię. No nie? Jeżeli ci to pomoże, możesz użyć czegoś takiego, ale daj tą jakąś podstawę argumentu, bo wiesz, każdy może mówić, albo ty gadasz głupoty, albo ty farmazonisz, witam, albo, ksiądz, albo ty mitomanisz, ale to jest kwestia tego, jeszcze żeby nie, dobry ziomek. Pokazać, gdzie faktycznie ma to miejsce. Więc pokaż to, błagam, Karioner, pokaż to. Bo ja też mogę cały czas mówić, albo ty mitomanisz, albo ty farmazonisz, ale to możemy się, stary, w kółko tak przerzucać. Daj ten argument, daj tą no postawę. No właśnie, to masz jest problem. Ten pierdolony stream u siebie, więc no chyba masz najwyraźniej wystarczająco... To jest problem, który przed chwilą gadałem, że ten Karioner nie ma merytorycznych argumentów z tego, co widzę. Tylko cały czas jakieś dziwne rzeczy gada, no. Chyba ani razu nie powiedział nic sensownego i to jest problem. Nawet nie ma się do czego odnieść. Ta drama wygląda... Jakby, no co, no. O byle gówno. No Kiszak nawet tu nie ma na co odpowiadać tak naprawdę, no. Tylko się kłócą teraz o to, czy WOT był skasowany. I no i luj. Wyszło na to, że Karioner kłamał. Przynajmniej według Kiszaka. No i tyle, no. Dużo czasu. Siedzisz i, stary, zastanawiasz się nad tym, no ale i zobacz, jak nagle ciebie trzeba pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności i coś powiedzieć, gdy ty musisz podać jakiś przykład, to zapadasz rączki, siedzisz tak i nie masz pojęcia, co z tym zrobić. Bóg tego typu twórcą jest, niestety jesteś, Karioner, że łatwo jest ci, stary, coś więcej powiedzieć, jak sobie zrobisz dwugodzinny segment, gdzie sobie przemyślisz to i sobie zmontujesz manipulację w taki sposób, żeby wleciało to do ciebie na kanał, ale jak nagle trzeba od razu cię do czegoś pociągnąć, to ty nie wiesz, co powiedzieć, to ci brakuje języka, stary. No, taka jest prawda, no. Chyba się widzowie nie doczekamy niestety odpowiedzi ze strony Karionera. No niestety, kto by się spodziewał? Karioner, ej, wiesz co? Jak na przykład my wysyłamy czasem z uwagi na to, że prowadzimy sklep internetowy, no nie? To na przykład chłopakom, z którymi współpracuję, no nie, i tworzymy jakiś ludologiczny content, to wysyłamy rzeczy. Jak chcesz, to też ci możemy coś wysłać i patrzę, czy mam. Patrz, masz na przykład coś takiego jak zeszyt, nie? Jakbyś chciał, to wyślę ci taki zeszyt i będziesz tam mógł sobie spisywać argumenty, przez co na inne streamie będziesz przychodził bardziej przygotowany, kurwa. Nazwiesz go sobie zeszyt z argumentami. No bo kurwa, jak na razie sytuacja jest taka, że jak Karioner jest pociągnięty do rzucenia jakichś argumentów, to siedzi: o, argumenty, argumenty, gdzie one się podziały? A, zapomniałem, że mam częste napady demencji. Tutaj raz powiem, że coś miało miejsce po tym, że to było rok temu i że już nie pamiętam, więc pewnie z argumentami jest dokładnie tak samo. A jak będziesz jeszcze miły i się uśmiechniesz, to wyślę ci, stary, zeszycik do rzeczy, żebyś mógł sobie błędy ortograficzne ćwiczyć, wiesz? O, patrzcie, doświadczenie to ty masz w farmazoniarstwie i mam argument, to może je podaj, Karioner. Może pokaż nam, że jakbyśmy na czarną godzinę je trzyma. To ty argumenty i my byśmy razem w tym stali, co? Może nam je pokaż. Czy te argumenty istnieją poza twoim umysłem? Ja pierdolę. Argumenty za paywallem są chyba. Stary, tobie 15 minut obecnie zajmuje wyciągnięcie tych argumentów. 15. Patrzcie, widzowie, argumenty Karionera. Cały czas robisz kupę w majty. Przypięknie. No dobra, widzowie, trzymaj. Ja pierdzielę, to ta bomba jest? To brzmi jak troll. Chciałbym poprosić o gromkie brawa dla pana Ale Karionera. Chyba niestety to Świetny troll nie jest. Argument, Karioner. Naprawdę, na poziomie. Totalna essa dla ciebie, byku. Totalna essa. Brawa. To tyle, tak? To chyba tyle. No to essa pogadane.
Karioner, gdzie te argumenty? No my czekamy, stary, cały czas, no rzekomo je masz. Co niby na tym wodzie było, że niby bym miał skasować? No nie wiem, ty mi powiedz. Ale masz te argumenty, bo poczekaj, teraz zmieniasz temat. I widzisz, i widać, że bardzo nieswoje się czujesz w obecnej sytuacji. Jeżeli mamy już faktycznie przychodzić do takich interpretacji psychologicznych, o których mówisz, no to tutaj się możemy jedną z takich posiłkować, ponieważ i prowadzimy pewną dyskusję, w której jesteś ciągnięty do pewnej odpowiedzialności, w której masz coś, stary, uwarunkować i ty, stary, zmieniasz teraz temat całkowicie. A co było w tym wodzie? Nie, my nie rozmawiamy teraz o tym, co było w tym wodzie, tylko my nadal czekamy na twoje argumenty, ponieważ zarzuciłeś komuś farmazoniarstwo. Więc dawaj, czekamy na to. Ciebie w jakiejkolwiek logicznej argumentacji rozpykać, to jest jak 12-latka rozpykać. Ty gadasz, ja piszę i on mówi o rozmawianiu. Aha, czyli teraz masz problem z przelaniem swoich myśli na papier. Rozumiem, to jest problem. Czyli o, dlatego... teraz przegiął. Karioner, pierwszy argument. On nie przelewa tego na papier. On to pisze na klawiaturze, na Twitch czacie. Kiszak właśnie przegrał debatę. Nie jesteś w stanie podać, stary, tych argumentów, ponieważ ty piszesz. Aha! Poczekajcie, wpiszę w Google'a. Czy da się przedstawić argumenty tekstowo? Na pewno się nie da. Ty, kurwa. Ja pierdolę, no way. Kurwa, no way. Ej, czajcie, że się da? Czajcie, że się da? Mario. Totalnie pojebane. Niesamowite. Naprawdę da się przedstawić argumenty tekstowo, jeżeli je faktycznie posiadasz. Ty je pisałeś? Poczekaj, ja przyglądnę wszystkie twoje wiadomości. Czytam twoje wiadomości od dołu, dobra, Karioner? Dyskusję, ty gadasz, ja piszę o rozmawianiu, ha, ha, ha. Kozak, bo ja muszę pisać, ha, 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 co niby na wodzie było. Cały czas robisz kupę w majty, doświadczenie to ty masz w farmazoniarstwie. Cały czas to robisz, tworzysz argumenty, obalasz, farmazoniarz. Powtórz, bo pokazywałem ludziom, jaki ty manipulant. Co robiłeś 7 miesięcy temu? Usuwałeś... Pytanie, czemu masz głos, jakbyś nigdy nosa nie wysmarkał. Jezus Maria, co to w dupę jest za drama? No przecież to jest przesada, no. Mitomanie tworzy chochoły, ty mnie pyta o... Ale popatrz, zobacz, ty na przykład... No nie, tu nie ma żadnych argumentów, stary. To jest po prostu przesada. Możesz mi wskazać wiadomość, w której dajesz te argumenty? Pytanie, czemu masz głos, jakbyś nosa nie wysmarkał, za głowę ciągnęli? Widzisz, ty zmieniasz temat, stary. Ty nie jesteś w stanie jednego wątku poprowadzić do samego końca. No tak, kapi. Czemu zmieniasz temat? Stary, czemu ty zmieniasz konto temat? Konto mu skakowali, chyba świetny tak. Poziom dyskusji jest z tobą. Zaczyna się gadać, schodzi się na faktyczny temat, który staje się dla ciebie niewygodny, a ty chuj, zmieniasz temat. A czemu stary, gadasz przez nos? Czy masz zatkany? To było jedno pytanie, od tego się zaczęło. Ale co to wprowadza do dyskusji? Rozumiesz, czym jest na przykład podstawa logiczna wyprowadzanej tezy, czy nie? Karioner, dobra, słuchaj, krótka piłka. Definitywnie dostałeś za dużo atencji względem tego, co powinieneś dostać. Czy jesteś w stanie podać nam... Jestem Żydem, wiem, czy chcę kurwa. Karioner dał na Goliborde 5 zł. Ty też masz jakiś problem? Dziękuję bardzo. Bo robisz kupę w majty. Jestem wygranym tej dramy, bo zarobiłem na nie jako jedyny 5 zł. Gdzie dwóch się bije, widzowie, pamiętajcie. Pamiętajcie o tym. Czy jak zawsze będziemy musieli czekać na sklejony materiał, bo wtedy ci się łatwiej myśli. Spiałeś się o pytanie, dokładnie zacząłeś wtedy zgrywać intelektualistę, ale co ty masz, stary, ja z tym zgrywaniem intelektualistę? No o to chodzi, tu nie ma żadnych argumentów, argument tu jest typu, ale mi się nie podoba, że ty tak mówisz. I tyle. Musisz inaczej mówić, to może ci powiem wtedy. Nie podoba mi się. ...intelektualisty i wywyższaniem się. Fakt, że piszesz, stary, z błędami ortograficznymi i ktoś ci na to zwraca uwagę, to nie jest zgrywanie intelektualisty. Fakt, że ty opowiadasz o bzdurze czytania mowy ciała, która jest przeterminowana tak, o 70 koleksyn. Lat, którą można bez żadnego problemu zweryfikować, nie oznacza, że ktoś zgrywa intelektualistę. Nie każdy, kto jest mądrzejszy od ciebie i ma podstawę poprawienia cię, nie zgrywa intelektualisty. Normalna osoba, tak, jeżeli popełnia błąd i ktoś innego jest go w stanie czegoś nauczyć, to mówi,
Ty, ciekawe, nie wiedziałem. Fajnie wiedzieć, nie? No ale najwyraźniej ty się staro obruszysz i jeżeli ktoś cię w czymś poprawi, to mówi, że zamknięta głowa intelektualista ta osoba, no. Typie, stary, dawaj te argumenty albo spierdalaj, no, krótka piłka. Żebym pokazać ludziom, że wystarczy, że cześć powiem i na czacie będą się srać. Rozumiem, i o ironię ty się zesrałeś. Karioner, ty nie jesteś dobrą podstawą do przeprowadzania eksperymentów społecznych, nie? Naprawdę. Nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą. Czekaj. Tu społecznych, nie? On właśnie dziś się po tobie, że masz dziary i że masz dany rodzaj głosu. Nie, to się po prostu nie dzieje. To musi być fake. Iceferzus dał na Golibordę 5 zł. Siema, patrz co kupiłem dzisiaj na promocji za 2,29 z Divisit Mode On. Co, mortadela? Nie, co kupiłeś? O kur... Przydałoby się do tej dramy, żeby ostudzić trochę zapał ludzi. Co to? 3 litry butelka. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. 3 litry. Naprawdę. Nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą. A jak mi teraz widzowie jeszcze mówią, że ciśniesz stary po moim wyglądzie, po nie wiem, moim sposobie... Nie wiem. Powiem ci tak, widzę. Jak ktoś ciśnie po wyglądzie, w jakiejkolwiek, powiedzmy, że debacie, chociaż... To i tak duże słowo na to, co tu się odpieprza, to już wiesz, że to już nie ma sensu nawet z tą osobą rozmawiać. Już i tak od początku to nie miało sensu, ale no ci rozmawiacie na argumenty i ktoś ci zaczyna po prostu cisnąć, albo jeszcze na wygląd, albo ton głosu, no w dupę. Co to ma za znaczenie? Co to ma za znaczenie? Chłop robi cały czas błędy ortograficzne i jedyne to mu zwrócą co jakiś czas uwagę na to, ale nawet go za to nie cisną, a on ciśnie kogoś, że ma tatuaże, więc nie może się wypowiadać? Przecież zaraz po pieprzy, no. To jest jakieś myślenie sprzed 200 lat. Wymowy po moich tatuażach, to powiedz mi, czy tym razem też usuniesz woda? Czy będziesz miał na tyle jaj, żeby go zostawić? Całkowicie, czy znowu stary stwierdzi, że o kurwa, może po czasie stwierdzić, że powiedziałeś coś za dużo i nie zostanie to zapisane. I znowu zapomnisz, co się stało z tym wodem. Co Karen powiedział, jak robisz sobie tatuaże na szyi, to masz coś nie tak z głową, no. Ja pierdzielę. I co ma to do tej rozmowy? Naprawdę. On się zachowuje jak taki typowy idiota, taki seba. Że jak mu coś powiesz, no to on ci może w mordę dać w każdej chwili, wiesz o tym? Więc lepiej się nie odzywaj, bo ci w mordę da po prostu. Rozumiesz? Nie odzywaj się, bo ci zapieprzy po prostu w ryj. No co to jest za argument? Co to jest? Najlepsze jest to, że sam ma tatuaże. Aha. Tak, na pewno tak jest, karionerze, na pewno tak jest. Kurde. Nic, to jaki masz skin, IRL, skin, nie ma nic do tego, do jakiejkolwiek rozmowy, żadnej w dupę. Karionerku, daj mi znać, czy usuniesz woda. Daj mi znać. Dobra. Tak, Lord, widzowie, jedyny przypadek. Nie? Mam nadzieję, że dużej ilości osób pokazało to, w jaki sposób karioner działa, jak szybko jego argumenty idzie zbić. Chciałem mu dać naprawdę jak najwięcej czasu, żeby mógł je napisać, no ale ile godzin można wypróbować wyciskać z typu argumenty, no nie? Niesamowity człowiek, widzowie. Ale ciekawe, bo przez 30 minut rzeczywiście, no, na Kiszaka jedyny argument, jaki padł w stronę Kiszaka, to, że ma zatkany nos. I to tyle, no. A co jeżeli... On się naprawdę martwił o jego zdrowie i został źle odebrany i teraz będzie zlinczowany. O 7 dla niego. On chciał dobrze. A wyszło jak zawsze. Powiedz mi, jak się czujesz teraz? Jak miałeś w swoich emocjach powiedzieć, nie? Czujesz tą porażkę, czujesz to przegranie, czujesz, że faktycznie nie dałeś rady. Miałeś świadomość tego i wydawało ci się, że znowu wejdziesz do jakiejś streamerki, zgnębisz po prostu słabszą od siebie dziewczynę, która po prostu nie ma ochoty na dyskusję z tobą w taki sposób, że kolejny raz będziesz próbował udowadnić swoją wyższość, ale zobacz, trafiła kosa na kamień. No ale rzeczywiście, w sumie, jeżeli on by wszedł do kogoś,
Wyobraź sobie, że on wchodzi do kogoś, kto ma powiedzmy 10 widzów albo 5 i go tak zaszczuje. To jest serio no dość obrzydliwe. To jest. No. To może to się skończy. Znaczy nie wiem, czy tak robi po prostu. Z tego co rozumiem, on tak robi. Z tego co Kiszak mówi, ja go nie znam. Nie wiem, czy on takie rzeczy robi, czy nie. Ktoś bez żadnego problemu wszedł z tobą w rozmowę, uargumentował cię i cię schowałeś, stary, no niestety. Karioner, ty jesteś osobą, która po prostu... On mówi, że wchodzi do jakichś streamerek i je ciśnie, ale jak to wygląda, to nie wiem, musiałbym zobaczyć. I zaczepić, stary, streamer. A nie mam ochoty. Więcej, ale chowasz się pod kamień za każdym razem, gdy ktoś, stary, tak samo jak ty szczeka, odszczeknie do ciebie. I już wtedy nagle nie wiesz, co powiedzieć. No taki twój obraz, stary, przykry, nie? Przykry. Liczyłem, że będziemy mieć tutaj świetną arenę do pojedynku gladiatorskiego, no ale zakończyło się na tym, że napisałeś, że a ja nie potrafię podać argumentów, bo ja muszę pisać. No i ktoś wie się, że nie potrafisz podać argumentów, jak piszesz z takimi błędami, nie? Jak ty piszesz usuwanie przez u zamknięte. Argumenty, argumenty. Gdzie ja je, stary, schowałem? Pokażę wam zdjęcie Karionera, okej? Okay? Podsumowanie sytuacji Karionera. Uwaga, to będzie grube, no nie? Dobra, widzowie, krótka piłka. Temacik Karionera ucinamy. Nie polecam kontynuowania oglądania tego, bo wiecie, że ta atencja to jest jedyna rzecz, na której jemu faktycznie zależy. Ja go nawet u siebie nie zbanuję, bo może mu się przypomną te argumenty i przyjdzie, ale to już jest sytuacja, gdzie nie ma sensu go gdzieś ten jakoś dodatkowo boostować, nie? Po prostu olejcie to, wyjdźcie z tego streama, będzie dokładnie ta sama sytuacja, że zdropi z powrotem do 30 widzów, dostanie reality checka tego, jak głodnym twórcą internetowym jest. Dziękuję. I będzie szukał atencji. Naprawdę? 10. Naprawdę jest to tak w dupę. Staram się po prostu zrozumieć myślenie tego Karionera, w jaki sposób on doszedł do tego, że wejdzie na ten stream, napisze to i jak on miał w głowie, jak to się dalej potoczy? Bo to niemożliwe, że on to wszystko zrobił tak jak jakiś taki odruch bezwarunkowy, że to wszystko się jakimś przypadkiem wydarzyło. To jest tak dziwne w dupę. Taka abstrakcja niemożliwa do zrozumienia. Ciężko się jakby wczuć w to. Jakie tam myślenie musiało zajść? A jakie komentarze? Zawsze kiedy Kiszek wchodzi na interakcję z Maćkiem z czatu, myślałem, że to jest strata czasu i że Kiszek daje atencję z najzwyklejszym trollom, którzy znów obrali sobie za cel wyprowadzenie go z równowagi. No! Karioner pokazał mi, że to wcale nie muszą być trolle, tylko po prostu głupi ludzie, nie rozumiejący w ogóle czym jest szacunek zarówno do innych osób, jak i do siebie. Bardzo podoba mi się, że w tytule jest Maciek z czatu, a nie twórca wymieniony z nazwy. Karioner chciał walczyć z Matrixem, okazało się, że Matrix ma na imię Mateusz. Dziwne, naprawdę. Jeżeli on jest taki mocny w rozumieniu mowy ciała ludzi, wchodzeniu im do głowy i tak dalej, to się zastanawiam, co sam miał w głowie w tym momencie. Rozpętując, próbując coś tu zrobić, no to jest... Boże, no naprawdę, nie mogę tego zrozumieć. Wytłumacz mi, widzu, bo ja nie mogę uwierzyć w to po prostu. Nie mogę w to uwierzyć, że jedyną jakby motywacją jego było to, że wejdzie i żeby nabić atencję. Po prostu jest to dla mnie zbyt dupę prymitywna rzecz. To nie może być takie głupie, naprawdę, to nie może być takie kretyńskie. Musi być w tym coś więcej. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!